Wow, 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 wow. Do widzenia, wow, goni mnie. Do widzenia, kolejny u góry. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku gry Subnautica na moim kanale. Kilka nowych, ciekawych schematów odkryłem. Między innymi reaktor termalny, który dzisiaj sobie zbudujemy. Tylko potrzebny jest nam dwa razy magnetyt. Nie mam pojęcia skąd to zdobyć i aerogel. Ale chciałem jeszcze zrobić tego, konsola ulepszeń pojazdów, chip komputerowy, miedziany przewód, jak najbardziej. Light, damy radę. Dodatkowo do tego, widzicie, ładowarkę ogniw mam odkrytą, ale jeszcze nie do końca. Jednej części im brakuje, mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy. Dodatkowo, moi drodzy, tutaj miałem, czekajcie, jeszcze jedną fajną rzecz. O, stacja dokująca oraz sterownia skanująca już jest odblokowana. Kompresator ciśnienia CMOT. Czyli będziemy mogli schodzić na większą głębokość do 700 metrów CMOT-em. Sztabka, plastali i aerogel. Sprawdźmy jeszcze sobie mniej więcej... Aha, 30 seconds. Dobra, to popłyniemy sobie do bazy. Jesteśmy w bazie. I sprawdźmy, co potrzebujemy, żeby zrobić ten aerogel. Bo nawet jeszcze nie rzuciłem na to okiem. Aerogel. Sztabka plastali, sztabka tytanu, 2 razy lit. Easy peasy, mamy dostępne. Aerogel był? Bo ja nie widzę, albo jestem ślepy. To nie. To też nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może zrobimy to później. Dobra, użyjmy fabrykatora, zróbmy sobie na początku tytan. Bo trzeba zrobić sztabkę tytanu. Raz. Dwa. Sztabka tytanu jest. Lit już ze sobą bierzemy. Lit został, moi drodzy, w kapsule. Czyli będę musiał się tam niestety udać. Dobra, ale to za chwilkę. Jeszcze sprawdźmy, co możemy postawić. Gdzie jest... O to mi chodziło. Możemy sobie postawić jeszcze... O, to coś. Chip komputerowy potrzebny jest nam. No i to jest nam potrzebne. Magnetyt dwa razy, dobra. Tutaj sterownia skanująca. Lokalizuje zasoby i fragmenty wraku w zasięgu. Ruda miedzi, złoto. Próbka korala stołowego. Light. Dobra, to nic moi drodzy, ja cofam się do naszej kapsuły i za chwileczkę się widzimy. Dobra moi drodzy, jesteśmy z powrotem w naszej haciendzie. Troszeczkę rzeczy nazbierałem i troszeczkę czasu mi to zajęło. Od razu chciałbym przejść do kraftowania. Poczekajcie, gdzie jest ta maszynka tutaj. Próbka korala stołowego. Skarownia, dobra. Koral stołowy, o nim zapomniałem, ale on gdzieś tutaj jest w pobliżu, rośnie. Na którejś ze skał, o ile dobrze pamiętam. Panie koralu stołowy, jest. Wow. Aha, nie ma miejsca w ekwipunku, szkoda. Chyba tutaj w tej sekcji postawimy to, ponieważ mamy tutaj więcej miejsca. A, to jest zewnętrzne. No to tego nie wiedziałem. No to ciśniemy na zewnątrz. W sumie dobrze, będziemy mieli więcej miejsca. I czy ja bym mógł gdzieś na przykład się tutaj z tym zmieścić, proszę państwa? Mógłbym. No i super. Sterownia skanująca. Tego jeszcze nie miałem, cudeńka. Czy mi nogi urosną do ziemi? Jestem mega ciekawy, ponieważ jest tu troszeczkę wysoko. Powstały uszkodzenia przez słaby kadłub. Aha, czyli robią nam się niestety schody. Fundament, zwiącony fundament bazy, plus 2. Tytan. Potrzebujemy tytanu. Co prawda tytan chyba jeszcze gdzieś tutaj mam. O kurczę, no to faktycznie tutaj się nam dzieje niezła zadyma. Odłóżmy wszystkie rzeczy, które mi są niepotrzebne. Woda mi się leje do środka, a Farel nie ma tytanu. No cudnie, po prostu zarąbiście. Zarąbiście. Dawaj. Mam nadzieję, że wodą nie zalało całego. Szybko, fabrykator. Rób tytan.
Dzięki. Wypływamy. I robimy szybko tutaj podstawkę. Fundament. Coś takiego. Ty mnie kurczę nie gryź, wariacie, bo ja tutaj fundament teraz stawiam. Dawaj, dawaj, dawaj. I co? Stoi to na tym czy nie? Nie. Plus 2 do wytrzymałości. Nie no, chyba. Chyba coś tam stoi. Czy mi się wydaje. A coś takiego mogę zapikować tutaj? Czy też? Czy też nie? Aha! Fundament wygląda w ten sposób, a... No nie, wiesz. Chyba fail, co? To nie zdaje egzaminu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Jeszcze raz fundament, ale... Chyba jednak trzeba pierw zniszczyć sterownię skanującą. Złoto, miedź. I to wszystko, ponieważ nie mamy fundamentu i to tak średnio nam się postawiło. To może zbudujmy faktycznie jakoś z tej strony. A, jeszcze kalorie mi spadają, to fantastycznie. Pierw fundament. Fundament na tej wysokości mi się wydaje będzie w porządku. O, gdzieś tak, co? Fundamencik raz. No i teraz... To, co nam potrzebna. Sterownia sterująca. Aha. Sterownia sterująca tutaj nie chwyta. Szkoda. A tutaj chwyci? Też nie chwyta. Ojeju, Farel, Farel. Z ciebie konstruktor taki, że ja dziękuję. Dawaj, dawaj, 15 sekund. Dobra. Szybko powietrza zaczerpniemy tylko. I zobaczmy teraz, czy jest woda w środku. Pokaż. No oczywiście, że jest woda w środku. A czy ja nie muszę przypadkiem tego naprawić narzędziem naprawczym w jakiś sposób? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A Farel się zastanawia, o co tutaj chodzi. Naprawione, tak. Kolejna dziura do połatania. Dobrze. Zobaczmy teraz z tej strony. O kurczę, ale mi tu zrobiło dur szlak z bazy. Napraw 10, 30, 40. Jestem teraz mega ciekaw, czy dalej nie będzie mi po prostu naruszało konstrukcji. Dobra. System osuszania przywrócony. Super. Cieszę się niezmiernie. Napraw. Naprawione. Zobaczmy, czy w ten sposób to pójdzie. Do ziemi co prawda już jest blisko. Ale nie wiem, czy ta sterownia sterująca przypadkiem nóżek nie dostanie, jak w tym miejscu to postawię. No nie dostała. Dlaczego, ja się pytam, nie dostała nóżek. Powiem tak, moi drodzy. Poddaję się. Ponieważ później pokombinujemy z tą naszą stacją. Zróbmy sobie włas. Powiem tak, moi drodzy. Poddaję się. Ponieważ później pokombinujemy z tą naszą stacją. Zróbmy sobie właz, bo Farel wszystkie włazy popsuł. Dodatkowo nie ma zasilania w urządzeniu. Fantastycznie, odciął sobie wejście, no i jeszcze zasilania nie ma. No i co? Brak zasilania. Bateria 0, bateria 100%. Wow, w końcu. Gdzie jest ten właz? Tutaj. No i skraftujmy sobie tutaj no własno starego. Pięknie, kwarc jest, tytan jest. Wow, 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 sick calorie intake, dobra. No okej. Kalorie szybko jakoś trzeba podciągnąć, wariat. Masz co zjeść? Nie mamy co zjeść, niedobrze. Powiem lepiej. Najgorzej. Odłóż to wszystko, bo zaraz padniemy. Dobra, 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 dobra. Jesteśmy bezpieczni, okej, okay, super. Może ewentualnie mi się uda jeszcze szybciutko pobiec, ale jestem bardzo wolny. I złapać jakiegoś bumeranga na szybko i zjeść. Dawaj, chodź, 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 chodź. Jedz to. Dobra, podnieśliśmy trochę kalorii. Gitara. Farel by wziął tylko jakąś rybkę, złapał. O,
Ty jesteś fajna. Chodź, 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 chodź. Dobrze, jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. O, o, o Kogon. O Kogon był bardzo smaczny i bardzo dużo dawał życia, z tego co pamiętam. Narobimy sobie tego żarcia. A ty, chamie, co? Nie mogę go złapać. Ale jakbym mu z noża przypieprzył? On jest wredny. Chodź, chodź, chodź. A! A! Piecze dupa, piecze. Pa, on nie czuje chyba tego. Albo już zginął. Stary, pokaż ząbki. On chyba już zdechł. Ale ci z szóstki wieje, stary. Dobra, wracamy. Czy mogę te jajko do akwarium wsadzić? No nie mogę niestety, szkoda. Ale radio mamy, coś możemy odsłuchać. Message. Live po 12. Koordynacja nieznana, tak? Support jakiś, dobra. Czyli moi drodzy, zamiast chyba do tej jaskini tych grzybków żelowych, jak ja to nazywam, moglibyśmy się udać właśnie pod te PDA i sprawdzić, co tam się w ogóle dzieje. Patrzcie moi drodzy, tu są jakiś taki las grzybowy i jakieś nowe stworzenia. Jestem ciekaw, czy one są drapieżne. Z pewnością tak, ale zaraz się przekonamy. 150 metrów, dobra. Ominijmy sobie naszego kolegę nowego. Dobra, wyskakujemy. Woohoo! Jest jakiś jeden. Szybko. Nura, nura, nura. Faral, dawaj do kapsuły. Zapalaj lampka. Lampka. Gdzie jest lampka? Sprawdźmy, co my tutaj mamy. PDA, gdzie jest? PDA, jest. PDA mamy. Super. Co mogę zeskanować? Aż nic, tylko po PDA przyjeżdżamy tutaj. Przypływamy tak naprawdę. A ja bym sobie go jeszcze, wiecie co, zeskanował. Zobaczę, co to jest. Nie uciekaj. Maleńki. Maleńki, nie uciekaj. Meduszczka? Meduszczka. Chyba nie jest groźna. Dobra, ale mamy coś nowego. Fragment mostka cyklopa. Elegancko, moi drodzy. Chyba się tutaj troszeczkę zatrzymamy i poszukamy fragmentów cyklopa. Kolejny, teraz kadłub. W strefie zdominowania przez roślinność odbieram słabe sygnały pojazdów altery. No dobra. Czyli z pewnością te pojazdy się tutaj rozbiły. Patrz, kolejny kadłub. Ile tego tutaj jest? Nawet się nie spodziewałem, że tak fajnie nam to i w dodatku łatwo pójdzie. A to skanowałem w ogóle? Grzybowe drzewo. No i dobra, dzięki. A to co to jest? Mogę zebrać? Nie mogę. Płyniemy sobie dalej. Chyba nic groźnego nas tutaj nie czeka, ale Farel się nie oprze. Musi wpłynąć. Ale pierw zaczerpnąłby powietrza. Dobra, wracamy po Simota i sobie podpłyniemy, bo takie pływanie bez powietrza nie jest w porządku. Dobra. Widzicie coś w pobliżu? Bo ja słabo. Tutaj nic. Tutaj też nic. Też nic. Jakieś części do cyklopa. Jak najwięcej ich tutaj nadrobić by się przydało. Dalej nic. 170 metrów. Dobra, czyli tutaj jest, jest druga część. Czyli nie osiągniemy tutaj nie wiadomo jakiej głębokości, ale leży tutaj co? Lit. Pięknie. Mamy tutaj dużo litu. I chyba kolejny fragment. Nie, to nie jest fragment. Tu jest kolejny fragment. Pięknie. Kadłub cyklopa. Ile na ile już mamy? Schemat kadłuba cyklopa dostępny. Sprawdźmy. Gdzie jest ten cyklop? Cyklop, cyklop, cyklop. Nie, nie, nie. W pojazdach to będzie. W pojazdach.
O. Składniki nieznane. Schemat mostka cyklopa. Dobra, 1 na 3, czyli troszeczkę części z pewnością jeszcze gdzieś tutaj się wala. Tylko teraz kwestia, czy ja ją znajdę. Pozwolicie, że troszeczkę tutaj sobie popływam i poszukamy takich rzeczy, bo to jest bardzo ważne, bo chciałbym tego cyklopa niedługo zacząć budować. Jestem ciekaw, ile będzie potrzeba tych wszystkich surowców do niego, bo mi się wydaje, że jak na tak dużą maszynę, to będzie potrzebne ich bardzo, bardzo dużo. Złoto, dobra. Aha, no i bateria klękła. Mam baterię? Mam. Wracamy do gry. Diament. Kolejny fragment, pięknie. Kadłub cyklopa. Gdzie jest nasz Simot, że mógł wrócić? O kurczę, trochę daleko. Popłyniemy sobie może z Simotem w tym kierunku. I ja się chyba z chęcią zanurzę tutaj w tą jaskinię, wiecie? Ruda srebra. Nie wiem, co to piszczy, ale to chyba te płaszczki świecące. Raczej meduszczka? Meduszczki tak zwane? O, ale tu jest ciemno, moi drodzy. Ale jakaś fajna rybka, chodź, dziurawiec. Dziękuję. Łupek, złoto. Żebym zdążył tylko wypłynąć stąd później i się nie zgubił. Diament, dobra. To chyba to tak ładnie piszczy, co? Lasy grzybowe, powiem wam. Bardzo fajna lokalizacja, dużo, dużo przydatnych rzeczy można tutaj wydropić, że tak powiem, znaleźć. Jeszcze jakbym jeden fragment znalazł do naszego cyklopa, to bym był usytasyfakcjonowany. Usytasy bym był. Zapomniałem. Dzięki za przypomnienie, moja sztuczna, kochana inteligencjo. 30% miałem naszego Simota, ponieważ wyskoczyłem z niego, a on sam spłynął na 200 ponad metrów i ja patrzę, on się iskrzy. I byśmy mieli zaraz po pojeździe. Znowu 200 metrów, do góry. Farel, nie świruj. Rozglądnij się tylko, czy coś tutaj jest ciekawego. Ale chyba nie ma. Wykryto wiele różnych form życia z gatunku lewiatanów w tym regionie. Czy na pewno... nie. I spieprzam. Dobra, to taka psuła była. Okej. To ciśniemy teraz, moi drodzy, na tą trójkę. O ja pierniczę, jak mi wymusił. Dobra, moi drodzy, jesteśmy koło Life Poda numer 3. Nie pamiętam, czy byłem w nim, czy nie, ale chyba raczej nie. Tędy możemy wejść. Jest PDA? Jest PDA, dokładnie, super. I co? Podniosłem je. Co mamy nowego? Aha, czyli byliśmy w tej kapsule, no dobra. Myślałem, że jednak nie byliśmy. Płyniemy dalej, bo jak widzę, nowa wiadomość jest dostępna w naszej bazie. Czyli ja od razu się do niej udaję. Pod 12 byliśmy. Jeszcze popłyniemy tylko zobaczyć pod 12. No niestety, moi drodzy, nie możemy udać się pod 12, ponieważ wykryto promieniowanie. A czy ja mam nasz skafander ochronny? Wejdźmy do Simota jeszcze raz. Sprawdźmy. Hełm przeciwpromienny, dobra. Skafander przeciwpromienny. Rękawice przeciwpromienne, no i hełm przeciwpromienny. Ja bym sobie tutaj zapisał grę i, moi drodzy, postaramy się jeszcze skoczyć pod 12. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Fajne grzybki? 200, cofaj się. Dobra, jesteśmy idealnie nad kapsułą, wyskakujemy i rura na dół. O kurcze, co to za elektryczne coś? Proszę pana,
proszę mnie tutaj nie dotykać, ja tylko do kapsuły na szybko. Dobra, chyba się schowałem przed nim, co? Jak myślicie? Aha, tu jeszcze nam coś wybuchło, pięknie. PDA data, super, że PDA data. Czy ja mogę coś zeskanować? Nie. Ale od razu opuszczam. Wow, wow, wow! Wow! Do widzenia, wow, goni mnie! Do widzenia, kolejny u góry! Dawaj, 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 dawaj! I wsteka, wsteka! Wsteczny! O bracie, co tu się dzieje? Co to za stworzenia? Co ja odblokowałem, bo nawet nie zwróciłem uwagi? PDA, ale coś jeszcze, nową dyskietkę dostałem i nie zwróciłem uwagi jaką. Dobra, później to sprawdzę. Wykryto aktywność wulkaniczną i kilka niezwykle elektromagnetycznych sygnatur w tym rejonie. Zachowaj ostrożność, nurkując głębiej. Okej. Okay. Szkoda, że nie zdążyłem prędzej tego przeczytać. Dobra, moi drodzy, to nic. Ja się dalej nie zagłębiam. Wracamy do naszej bazy. Odsłuchać radio. Płyń na powierzchnię. Ej. I co teraz? Energia się skończyła? Jesteśmy, moi drodzy, w kapsule naszej ratunkowej i chciałem właśnie odsłuchać radio. Z Altery, tak? Daj mi sekundę, tak? Okej. Code should be. She doesn't. Just tell her the regular, dude. Okay. The code. Regular. She's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. Kod do kajuty kapitana. Znamy, super. A kajuta kapitana znajduje się w Aurorze, czyli, moi drodzy, w przyszłym odcinku się z pewnością tam wybierzemy. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się dzisiaj podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Subnautiki. 300 łapek w górę i kolejny odcinek. Cześć!